Jak te ostatnie godziny, bo już odliczamy te ostatnie godziny do tych mistrzostw, bo dla Was to rzeczywiście, dla młodych akademików, studentów i całej organizacji Uniwersytetu Opolskiego, jeśli chodzi o AZS, to pewnie ogromne wydarzenie. Tak, mamy już zapięte wszystko na ostatni guzik, a piątek jest dniem przyjazdów drużyn. Cieszymy się, że aż 20 drużyn weźmie udział w naszym półfinale. Jest to dla nas duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że podołamy i wszystkie drużyny wyjadą z Opola zadowolone. Blisko 200 zawodników przyjedzie do Opola, łącznie z osobami, które nam pomagają, będzie to ponad 200 osób. Przygotowaliśmy na Stegu Arenie naszą akademicką stołówkę, więc nikt nie będzie musiał przemieszczać się po Opolu, tylko na miejscu będzie mógł zjeść posiłek. No bo to cały dzień zmagań, powiedzmy, jeśli chodzi właśnie o sobotę. Tak, zaczynamy w sobotę już o 8:30 i rozgrywki będą trwały do późnych godzin wieczornych. O 12:00 zaplanowaliśmy wielkie otwarcie naszego wydarzenia, na których pojawią się znakomici goście, którzy uświetnią na pewno nasze wydarzenia. O 9:00 zaczynamy już fazę pucharową, w której 8 drużyn awansuje do wielkiego finału. Przygotowaliśmy dla nich specjalne nagrody, puchary oraz bilety, z którymi wrócą do swoich uczelni. Myślę, że też wiele zawodników i zawodniczek w tym roku jeszcze bardziej sobie wzięło do serca te przygotowania. Moim zdaniem mamy silniejszą ekipę niż była rok temu, ale wiadomo, jest to sport i wszystko się może wydarzyć. Mamy nadzieję, że będzie pod względem sportowym bardzo dobrze. Jeżeli awansujemy, to będziemy się bardzo cieszyć, no ale wszystko zależy od poszczególnych meczów. W grupie mamy 4 mecze z uczelniami do rozegrania. Na taki jeden mecz składa się 7 pojedynczych meczów. Jest to singiel mężczyzn, singiel kobiet, potem drugi singiel mężczyzn, drugi singiel kobiet, debel damski, debel męski i mixed. No tak naprawdę wygrywamy 4 pojedynki i już mamy ten duży punkt za zwycięstwo. Moim zdaniem, patrząc po uczelniach i patrząc po tym, jak zaprezentowały się rok temu, to Politechnika Wrocławska i Politechnika Śląska z Gliwic będzie naszym takim najtrudniejszym rywalem. Ale także nie możemy skreślać innych zespołów, ponieważ Uniwersytet imienia Komisji Edukacji Narodowej z Krakowa ma w swoim składzie kadrowiczkę, reprezentantkę Polski, która niedawno grała w drużynowych mistrzostwach Europy, więc tam naprawdę poziom będzie bardzo wysoki. Drużyna uniwersytecka jest najbardziej utytułowaną drużyną z Uniwersytetu Opolskiego. To tak tylko dodam, że badmintoniści zdobyli pod rząd 7 razy tytuł akademickich mistrzostw Polski w klasyfikacji generalnej, ale też w uniwersytetach i też niewiele osób o tym wie, ale jako jedyni zdobywaliśmy medale akademickich mistrzostw Europy w badmintona.